Siemanko, witam wszystkich. Dzisiaj okleimy sobie panel sterowania szybami. Zostało mi troszkę folii z naszego ostatniego okleja na tej deski. Postanowiłem, że właśnie okleję te wszystkie panele na całym samochodzie. Zacznę sobie od panelu kierowcy, bo tu jak widać jest takie to powycierane od paznokci, od tego, i przy okazji wyczyszczę dokładnie tu przyciski i przestrzenie między przyciskami. Mam nadzieję, że będzie to dobrze wyglądało. Jeżeli nie, to po prostu folię ściągnę, także tutaj nie ma żadnego problemu. Proces jest całkowicie odwracalny. Co będziemy potrzebować w moim przypadku? Dynie szmatka z mikrofibry i płaski śrubokręt. Polecam przed rozpoczęciem takiej roboty sprawdzić sobie najlepiej w sieci, jak to u was wygląda, bo możliwe, że trzeba ściągać cały ten boczek drzwiowy i dopiero macie dostęp do jakichś śrub tam od spodu, żeby ten panel wam wyszedł na zewnątrz. U mnie wystarczy go tylko podwadzić tutaj z tej strony. Tutaj zaczynamy od przodu i potem tył jest tak jakby tutaj na zakładkę wchodzi do środka. Zrobię to poza kamerą, bo jedną ręką trzymając kamerę i nagrywając to i robiąc to, może być dość ciężko, także ściągam panel i zaraz do was wracam. Wkładamy, odpychamy, pyk to nam wyskakuje, potem tylko ciągniemy do góry, do przodu, zostają nam tylko kabelki do odpięcia, ale to nie jest żaden problem. Tutaj mamy taki fragment tej rzeczy, którą trzeba wcisnąć. Także wciskamy to i wyciągam na zewnątrz. Wyciągam kable i wam pokażę to z bliska. Panel mamy już zdemontowany. Także tak jak mówiłem, tutaj we wtyczce jest taki... Z drugiej strony wtyczki mamy takie miejsce, które należy nacisnąć. Ono się tak jakby zapada po prostu i wtedy możemy wtyczkę wyciągnąć bez problemu. Z tej strony jest dokładnie to samo. Czyli tu jest ten ruchomy fragment wtyczki. Ono się tutaj takim ząbkiem zatrzaskuje, także wciskamy, wyciągamy i musi iść. Dobra, teraz panel zabieram do domu i zabieramy się za oklejanie. Okej, panel mamy już wyjęty z samochodu, także teraz tylko ściągamy przełączniki. Tu ściągamy pierwszy przełącznik od sterowania lusterkami. To jest bardzo prosta sprawa. Tutaj są takie plastikowe zaczepy, raz i dwa. Także podwadzamy, hops, i przełącznik wyskoczył, a ten zespół dolnych przełączników to mamy po prostu przekręconego na śrubach. Także łapiemy za śrubokręcik gwiazdkowy i kręcimy. Panel mamy wyciągnięty. Dobra, zanim zaczniemy sobie ten panel oklejać, go na razie odłożę na bok i pójdę. Patrzcie, jaki on jest zasyfiony strasznie. Kurde, dramat. Także wezmę jakąś szczoteczkę, przeczyszczę to. Szkoda, skoro mamy to już na zewnątrz, to szkoda, by to było po prostu nie wyciszać, chociaż delikatnie, nie będę jakiejś dużej ilości wody używał, po prostu wezmę bardziej jakąś starą szczoteczkę do zębów i szuruburu pomiędzy klawiszami, tak żeby to troszeczkę przyjemniej jeszcze dla oka było przy samym składaniu, też żebym się po prostu nie ubrudził. Także idę myć i zaraz wracam. Okej, przecież przełączniki mamy już umyte. Są, myślę, że w dużo lepszym stanie niż były przedtem. Ten tak samo, czyściutki. No i przy okazji, jak już mówiłem tamte, to po prostu przemyłem to. Także teraz co nam pozostaje, to odtłuścić. Mam tu takiego antybaka. Także otłuszczamy panel, który będziemy oklejać. To trzeba zrobić bardzo dokładnie. Tu na pewno jest dużo jeszcze syfu i tłuszczy i tym podobnych, także w każdy otworek trzeba tu zajrzeć, przetrzeć. Pozostawiamy to na chwilę do wyschnięcia i zostawiamy na chwilę
chwilę do wyschnięcia i wracam do Was zaraz. Materiał, który używam, to ten, który używałem ostatnio do klejania deski, czym seria 28030. Zbieramy po prostu nożyczki, docinamy do kształtu. Ja docinam zawsze z dużym zapasem, bo czemu nie? Lepiej mieć troszeczkę za dużo niż troszeczkę za mało i potem się zastanawiać, co z tym zrobić. Także już Wam pokazuję, jak to zrobiłem. O, jest dużo za dużo, ale lepiej mieć troszeczkę więcej niż trochę za mało. Także szukam mojej rakli, nożyka i bierzemy się za klejenie. No i sytuacja taka, że nożyka nie znalazłem, ale znalazłem jakiś nożyk w kuchni, więc go użyję. Rakielka jest. I dodatkowo mam jeszcze suszarkę do włosów mojej dziewczyny. Nie ma jej teraz, także nie dowie się, że jej użyłem. Także git. No i co? Bierzemy się za to oklejanie. Nie wiem, spróbuję to po prostu. Są jakieś takie drobne ubytki. No cóż, pewnie to wyjdzie. Trudno, życie. Dobra, oklejam. Odklejam początek. I jedziemy z tym.
No niestety coś mi to nie wychodzi. Także ten film chyba zatytułuję jak nie oklejać przełącz panela sterowania do szyb. Nie mam pojęcia tutaj w tym fragmencie. Nie wiem w ogóle jak tą taśmę, tą folię docinać, żeby to w ogóle mi wchodziło. O, chyba niektóre rzeczy powinny zostać dla profesjonalistów i ludzi, którzy wiedzą co robią, a nie dla amatorów, którym ja niewątpliwie jestem, także no niestety porażka. No ale cóż, warto było spróbować. No, mam jeszcze trochę tego materiału, także może spróbuję to okleić poza kamerą. Jeżeli mi się uda, to wam pokażę efekt końcowy. A na razie to tyle, także dzięki za uwagę i do następnego filmiku.